Drodzy Państwo, i wreszcie na koniec, pomimo tych emocji, pozwólcie Państwo, że za pośrednictwem tej emitowanej sesji zwrócę się do Państwa, jak i do wszystkich mieszkańców Szamotu z życzeniami świątecznymi, ponieważ za parę dni będziemy witać nowonarodzonego, będziemy się cieszyć. Życzę Państwu, aby ten okres był takim wystudzeniem emocji, żebyśmy po świętach mogli wrócić od chociażby do tej dyskusji wiaduktowej i przeprowadzić ją merytorycznie, w zgodzie, w porozumieniu, dochodząc do wspólnie wypracowanych wniosków, bo tego oczekują od nas mieszkańcy. Także życzę Państwu, Państwa rodzinom, bliskim, jak również tym, którzy tych rodzin nie posiadają, bo też tacy mieszkańcy czy nie mieszkańcy naszych Szamotu są, widujemy ich na co dzień, zdrowia, pogody, ducha na święta i na cały przyszły 2020 rok. Szczególnie życzę Państwu jako radnym, kiedyś tego nie zrobiłem i zostało mi to wypomniane, także z całego mojego serducha życzę Wam szczerze i obyśmy naprawdę po tych świętach mogli zupełnie inaczej funkcjonować. Jest nam to potrzebne, nam i całemu miastu i gminie w tej trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo.